No i jak było? Wydaje mi się, że na początku dla wszystkich program mentoringowy był jedną wielką niewiadomą. Mam na myśli zarówno studentów, jak i mentorów. Pamiętam nasze rozmowy, co w zasadzie mamy robić, ale wydaje mi się, że z biegiem czasu każdy z nas coś z tego wyciągnął. Myślę nie tylko o studentach, czyli o nas, ale też może w pewnym stopniu o mentorze. Biorąc udział w programie, jak się do niego zgłaszałem, miałem w głowie coś takiego, żeby zobaczyć, jak wygląda praca w kancelarii prawnej. To, czego brakuje na studiach tak naprawdę, bo tego nie wiemy. A wkraczając jednak w tą ścieżkę już po studiach, wybierając jakiś kierunek, fajnie by było to wiedzieć. I no, pod tym względem program przerósł moje oczekiwania zdecydowanie. A ja mam do Was jedno pytanie takie z innej beczki też. Czy dostrzegliście w tym programie taki aspekt związany z budowaniem więzi i relacji, że on jest delikatnie inny niż przy praktykach studenckich? To znaczy, że inaczej są akcenty rozłożone. To znaczy, z góry przychodzimy z założeniem takim, że troszkę otwieramy się bardziej na drugą osobę, próbujemy zbudować jakąś więź, dowiedzieć się może nieco bardziej prywatnych rzeczy o sobie, o swoich preferencjach, kierunku, w którym idziemy, utwierdzamy się, czy ten kierunek jest słuszny. Czyli chodzi mi o wyłuskanie takiej informacji od Was, czy ten element budowania więzi, który my bardzo lubimy u nas w organizacji, czy on był odczuwalny i czy czuliście się tacy zaopiekowani po prostu w tym kontekście? Wydaje mi się, że jak najbardziej. Sama relacja z mentorem bardzo różni się od tej nawiązywanej z pracodawcą obecnym czy przyszłym. I wydaje mi się, że to też dało możliwość zadania różnych pytań, których i poruszenia kwestii, których z pracodawcą nie poruszymy, ponieważ ta stopa, tak jak zostało powiedziane, jest zupełnie inna. No tak, zdecydowanie. W odróżnieniu od praktyk tutaj przychodzimy też porozmawiać o różnych problemach i jesteśmy na to otwarci. W kancelarii było to bardzo dobrze widać, że mogliśmy pójść do każdego z każdym problemem i każdy służył nam pomocą. No i nawiązały się te relacje w taki naturalny sposób, że czuliśmy takie przywiązanie i z każdym dniem coraz bardziej nam się chciało przychodzić na te spotkania. A nie tylko po to, żeby popracować, ale też po to, żeby właśnie porozmawiać, wymienić się swoimi spostrzeżeniami. Pod tym względem program jest super. To, co właśnie też ja chciałem usłyszeć, a nie nastawiałem Was w żaden sposób wcześniej, na to jest właśnie ten element więzi lub budowanie relacji, który staraliśmy się pokazać, prawda, że są jeszcze miejsca, którym zależy na tym i doceniają wartość więzi. Jeżeli to było odczuwalne, to ekstra i myślę, że każdy wyszedł z tego programu mocno ubogacony. Tak, od pierwszego dnia czuliśmy się jako część zespołu tak naprawdę. Nie czuliśmy się jako osoby nowe, tylko jako część zespołu i to było naprawdę świetne. A pan jako mentor jest w stanie coś powiedzieć? Ja odczuwam satysfakcję przede wszystkim z tego, że po pierwsze mogłem natknąć się na Was, czyli na ludzi nie tylko merytorycznie dobrze przygotowanych, tak jak to jest na praktykach, ale też po pierwsze odważnych i otwartych. Bo ktoś, kto przełamuje barierę wynikającą z wieku, z doświadczenia zawodowego i jest w stanie nawiązać relację właśnie, zbudować ją od początku z osobą dorosłą, która być może mogłaby być troszkę wycofana, prawda, i zamknięta, uważam, że jest to akt odwagi. I my też jako prawnicy, szczególnie tacy, którzy pojmują wykonywanie swojego zawodu bardzo hermetycznie i klasycznie, czyli podchodzą do otoczenia z dystansem albo są sceptyczni co do możliwości zadzierzgnięcia bliższej więzi, szczególnie z młodymi osobami. Ja osobiście chcę spłacić taki troszkę swój dług względem moich wychowawców, można powiedzieć, którzy byli wyjątkowi w jakimś sensie i pokazali mi, że prawnik nie musi być osobą zamkniętą właśnie na otoczenie, zamkniętą na relacje, zdystansowaną. Tylko że ten efekt ekonomiczny i organizacyjny w firmie może być osiągany właśnie również dzięki więziom innego rodzaju.